bardzo serdecznie. Przyjął się taki zwyczaj, że zazwyczaj osoba, która mówi kazanie na drugiej części nabożeństwa, pozdrawia. W związku z czym pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie na samym początku. Jako, że jeżdżę tylko tutaj do zboru, to niestety nie przywożę z innych zborów pozdrowień, ale z całego mojego serca. I bardzo się cieszę, że was wszystkich widzę, bardzo się cieszę, że mogę stać i dzielić się pewnymi swoimi przemyśleniami. Bardzo cieszę się, że mogłam wysłuchać tej pieśni, którą dziewczyny przygotowały. I myślę, że wszyscy zgodzą się ze mną, że śpiewają zdecydowanie za rzadko w naszym zborze. I chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby robiły to częściej. Tak, kiedy w rodzinie pojawia się noworodek, zazwyczaj cała rodzina jest poruszona. Dlatego, kiedy w naszym zborze pojawiła się Ania w zeszłym tygodniu jako noworodek w wierze, myślę, że też wszyscy byliśmy poruszeni. I tak naprawdę to było przyczyną chyba wyboru tematu, jaki na dzisiaj przygotowałam. Także temat jest ze szczególną dedykacją dla Ani, ale także dla nas wszystkich, bo tak jak w zeszłym tygodniu wszyscy przypominaliśmy sobie też nasze takie pierwsze dni raczkowania tutaj w zborze i pierwsze jakieś chwile chodzenia z Panem, takie już po tej decyzji głównej, jaką podjęliśmy w życiu. Tak myślę, że dzisiaj wszyscy wczujemy się w to, co będę mówić o tym, co dzieje się po chrzcie, bardzo często zaraz po chrzcie. I takim bodźcem dla mnie były słowa mojego męża, który powiedział, że zaraz po chrzcie bardzo ważna jest wytrwałość, ponieważ walka tak naprawdę dopiero się zaczyna i to nie jest tak, że kiedy już podejmiemy decyzję chodzenia z Bogiem, to wszystkie nasze problemy i wszystkie nasze dylematy się kończą, tylko bardzo często po podjęciu decyzji, po takim widocznym pokazaniu wszystkim, że tak, teraz idę z Panem Bogiem, teraz jestem cała Jego, dopiero wtedy często zaczynają się problemy tak naprawdę w naszym życiu. I właśnie chciałabym mówić o tym, jak to wyglądało w Ewangelii. Wiemy, że Chrystus też ochrzcił się. I chciałabym mówić o tym, co zdarzyło się później. Właśnie po chrzcie Chrystusa było to coś, przez co my bardzo często też przechodzimy. Będzie dzisiaj dużo czytania, uprzedzam. Ale pocieszam się tym, że Elena pisała, że bardzo często dużo wartościowszym jest przeczytać taki dobry, dający nadzieję rozdział z Biblii, niż dużo mówić różnych słów. Dlatego myślę, że to dobrze i zachęcam wszystkich do otwierania Biblii razem ze mną i do śledzenia tekstu. Czytam z Ewangelii Mateusza z 3 rozdziału, od 13 wiersza i czytam dalej do 4 rozdziału, do wiersza 11. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa. I ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu:
to wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Kiedy myślimy o misji Chrystusa, to widzimy tylko jeden punkt kluczowy, tak naprawdę zakończenie tego, co działo się tutaj na ziemi. Ale jeśli popatrzeć na to, co działo się przez te 3 lata, kiedy Jezus nauczał, są takie momenty, kiedy, wiecie, tak czasem jest, kiedy oglądam jakiś film albo czytam książkę, dzieje się coś bardzo ważnego i czasem są takie kluczowe momenty, kiedy wstrzymujemy oddech, bo nie wiemy, co będzie dalej, nie wiemy, jak to się rozwiąże. To jest taki moment, od którego zależy wszystko. I to właśnie, co stało się tutaj, co przeczytałam, był jednym z takich momentów, od którego również zależało wszystko. To był moment, kiedy, myślę, całe niebo też tak trochę wstrzymywało oddech i wszystko skupione było na tym, co odpowiada Chrystus, co mówi diabeł. To był moment konfrontacji, kolejnej konfrontacji między tymi dwoma postaciami. Przy czym z takiej ludzkiej perspektywy wydawałoby się, że siłą dominującą jest tutaj szatan. Chrystus był wyczerpany. Był głodny, po 40 dniach postu, był słaby, zaczynał swoją misję. Wydawałoby się, że szatan ma ogromną przewagę w tym momencie. I właśnie, jak to się zaczyna? Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł, gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Wiecie, podejrzewam, że to nie było tak, że szatan przyszedł, przedstawił się, powiedział, dzień dobry, jestem szatan, teraz będę namawiał cię do złego, przygotuj się. To, co będę ci proponował, jest zdecydowanie źle, złe, ale zobaczymy, może dam radę cię namówić. Myślę, że to wyglądało trochę inaczej, tak? Tak jak w przypadku Ewy, szatan nie przedstawia się jako osoba zła. Szatan przychodzi jako ktoś albo neutralny, albo ktoś bardzo dobry, któremu można zaufać i proponuje coś, co w pierwszej chwili wcale nie wydaje się być czymś złym. Proponuje proste rozwiązanie trudnej sytuacji. Jesteś głodny, no jeżeli jesteś Synem Bożym, podobno jesteś, no to powiedz, słuchaj, żeby te kamienie stały się chlebem, no to przecież nie taka trudna sprawa, prawda? Podczas czytania tego przy każdej takiej pokusie zastanawiałam się, gdzie tkwi haczyk. Często tak jak w filmach opisujemy, zawsze gdzieś jest haczyk. Gdzie tkwi ta gwiazdka, która pokazuje nam, co tu jest niewłaściwego. Wiecie, Chrystus odnalazł za każdym razem ten newralgiczny punkt w mistrzowski sposób. Pan Jezus nie dyskutował z szatanem, no jestem Synem Bożym, no jakie jeżeli? Dlaczego miałbym to? Oczywiście, że jestem, no popatrz, no tu proroctwa o mnie mówiły, tutaj. Pan Jezus bardzo dobrze wiedział, o co chodzi w tej pokusie, co ona uderza i w jaki sposób odpowiedzieć. No właśnie, bo kluczem jest słowo jeśli. I pierwsza pokusa dotyczy dokładnie tego, czy Pan Bóg naprawdę Cię kocha, czy troszczy się o Ciebie. Skoro jesteś Synem Bożym, dlaczego siedzisz głodny? Dlaczego nie poradzisz sobie sam, skoro Pan Bóg nie zadbał o te Twoje podstawowe potrzeby? Czy Pan Bóg na pewno Cię kocha i czy na pewno się o Ciebie troszczy? I tutaj to był atak właśnie w to, co czytaliśmy przed chwilą. Pan Jezus miał potwierdzenie z nieba, że jest Synem Bożym. Zaraz po chrzcie Pan Bóg powiedział, oto Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To było potwierdzenie dla Chrystusa, że jest Synem Bożym, że Pan Bóg go kocha i że ma upodobanie Boże, że Pan Bóg wspiera jego działalność i to, co Chrystus robi. W jaki sposób Pan Jezus odpowiada?
A on odpowiadając, że napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak jak już mówiłam, Pan Jezus nie stosuje skomplikowanych chwytów retorycznych, jakiejś takiej planu argumentów, które mogłyby udowodnić rację, czy w jakiś sposób wpłynąć na sposób myślenia tej postaci, z którą rozmawia. Pan Jezus odpowiada bardzo prosto, konkretnie i celnie, właśnie w to, co jest próbą podważenia jego zaufania. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Bardzo łatwo wyrwać to z kontekstu i powiedzieć, no tak, chodzi o to, że nawet jak jesteś głodny, no to i tak liczy się bardziej, że bardziej się liczy Słowo Boże. Ale chciałabym, żebyśmy przeczytali to, no bo jest to cytat, wiemy, że jest to cytat. Chciałabym, żebyśmy przeczytali to w tym miejscu, z którego zostało to zaczerpnięte. Czyli otwórzcie razem ze mną piątą Księgę Mojżeszową, 8 rozdział. I tam w 8 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej przeczytajmy wersety od 1 do 6. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które Ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan Waszym Ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj wtedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg Twój, ćwiczy Ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. Tu nie chodzi tylko o kwestię priorytetów, że nie samym chlebem żyje człowiek. Bardzo spodobało mi się kazanie Mateusza Krzesińskiego, który pokazywał, w jaki sposób Nowy Testament nawiązuje do Starego Testamentu, bo ten cytat jest nawiązaniem do całej tej historii, całego fragmentu, który przeczytałam. Ten cytat jest nawiązaniem do tego, że owszem, Pan Jezus jest głodny. Owszem, Pan Bóg go kocha. Ten cytat mówi o tym, że Pan Bóg może zatroszczyć się o nasze potrzeby, tak jak troszczył się o Izraelitów, dając im mannę, ale nie tylko o tym. Ten fragment mówi też o tym, że Pan Bóg uczy i wychowuje swoje dzieci. Że nie zawsze jest tak, że jest nam komfortowo i wygodnie, i że Izraelici również doświadczali wielu przeciwności w czasie swojej drogi przez pustynię. Chodzili po tej pustyni przez 40 lat i na pewno spotykały ich różne wydarzenia. Zdarzało się, że były rzeczy, które im się nie podobały. A jednak pomimo tego, pomimo tych wszystkich przeciwności, Pan Bóg cały czas się o nich troszczył. Pan Bóg dawał im mannę z nieba, Pan Bóg dawał im trwałość odzienia, obuwia, niczego im nie brakowało przez ten czas, kiedy chodzili z Bogiem. I właśnie to Chrystus mówi szatanowi tym jednym cytatem. Nie samym chlebem żyje człowiek. Pan Bóg ma jakiś plan w stosunku do tego. To nie jest tak, że kiedy tracimy nasz komfort, Pan Bóg o nas zapomniał i w tym momencie musimy radzić sobie sami. Tylko ja ufam Panu Bogu, że nawet w tych przeciwnościach Pan Bóg ma plan i zatroszczy się o moje potrzeby. Nie zginę w zapomnieniu bez przyczyny, tylko Pan Bóg jakoś poprowadzi to dalej, poprowadzi to do końca. I to zaufanie do Boga, do Jego miłości, do Jego troski jest kluczem w tym pierwszym temacie. Co było dalej? Wracamy do Ewangelii Mateusza, bo chcielibyśmy czasem tak, że odeprzemy jedną rzecz i mamy spokój, ale to tak niestety nie działa. I zaraz po pierwszej pokusie przychodzi druga. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.
Na pewno ją znasz. W takim razie sprawdźmy, czy obietnice biblijne, które ja też znam, mogę nawet jedną zacytować, sprawdźmy, czy Pan Bóg je urzeczywistni w Twoim życiu. Jedna rzecz to jest, no bo wiecie, no dla nas może to nie była jakaś taka, chociaż byłaby na pewno, ale samo rzucenie się ze świątyni nie jest takim wyzwaniem, jak ta wątpliwość, którą szatan tutaj stawia, czy Boże obietnice są godne zaufania. Czy skoro powołujesz się na Słowa Boże, na to, co jest zawarte w pismach, czy wierzysz nie wszystkim, czy jesteś przekonany, że Pan Bóg zrobi wszystko to, co powiedział. I to jest pokusa takiego podejścia zarozumiałego i roszczeniowego w stosunku do Boga. Panie Boże, wyciągamy jedną obietnicę. Panie Boże, obiecałeś, że to i to, jeden cytacik, więc teraz mi to uczyń. Panie Boże, powiedziałeś, że Twój lud będzie dokonywał cuda, więc w tym momencie masz uczynić cud, bo ja Cię o to proszę. To jest dokładnie ta pokusa, że Pan Bóg obiecał, więc my możemy stawiać Mu warunki, bo obiecał. Ale przeczytajmy ten fragment z Psalmu 91, na który powołuje się szatan. Psalm 91. I znowu chciałabym trochę to rozszerzyć i przeczytać więcej. Będę czytać od wiersza 7 do wiersza 16. Psalm 91, od 7 do 16. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Ci nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Ten psalm nie mówi o tym, że możemy stawiać Bogu warunki i na własne życzenie wystawiać się na różne możliwe niebezpieczeństwa. Ten psalm mówi o tym, że Pan Bóg chce nas ratować i chce dać nam zbawienie. Że Pan Bóg zapewnia nam ratunek, właśnie, że troszczy się o nas i że jest ważne wszystko to, przez co przechodzimy. Szatan, wyrywając jeden tekst z całości, mówi, masz prawo żądać. Masz prawo do pewnych roszczeń na podstawie tego, co przeczytałeś w Biblii. Pan Bóg w tym psalmie mówi, ja będę Cię chronił, ale ja mam swoje drogi. Jeśli mnie umiłowałeś, pójdziemy razem i owszem, nie dosięgnie Cię plaga, aniołowie będą Cię nosić na rękach, będą Cię strzec na wszystkich drogach, ale na zasadzie Twojego zaufania do mnie i Twojego chodzenia ze mną, a nie na zasadzie żądania fajerwerków i dokonywania wielkich cudów, które być może czasem nie są w moim zamiarze. I tutaj Pan Jezus też bardzo dobrze to zrozumiał, bo wracając znowu do Mateusza, 4 rozdział, Pan Jezus odpowiada, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Pan Jezus znowu rozumie, że nie chodzi o to, że musi teraz udowodnić, że jest Synem Bożym. Pan Jezus nie tłumaczy dokładnie tego psalmu i jego wszystkich znaczeń. Pan Jezus odpowiada bardzo celnie w to, co szatan próbował zaatakować. Mówi, tu nie chodzi o to, że ja teraz wysunę listę żądań, żeby sprawdzić, czy Pan Bóg jest ze mną, czy nie. Albo żeby sprawdzić, czy troszczy się o mnie, czy nie. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Kusił to jest takie podstępne słowo, bo w pierwszej chwili można by to zrozumieć jako nie będziesz namawiał Pana Boga do złego. Bo kuszenie tak jest rozumiane. Natomiast myślę, że
warto wiedzieć, ja sobie to sprawdziłam, że słowo kusić jest w tej samej rodzinie, co słowo kąsać, co słowo kęs. I to wszystko pochodzi od kosztowania potraw. Kusić to znaczy próbować coś, doświadczać czegoś, kosztować coś, sprawdzać. Więc tu nie chodzi o namawianie Pana Boga do złego, żeby złamał nogę mojej koleżance, tylko chodzi o to, że nie powinniśmy sprawdzać, czy na pewno nas kocha. I znowu, kiedy było dużo czytanek o dziesięcinie i tak dalej, jest przywoływany tekst ze Starego Testamentu: wypróbuj mnie. Wydawałoby się, że coś tu jednak nie gra. Z jednej strony nie będziesz kusił, nie będziesz sprawdzał, czy Pan Bóg Cię kocha, czy się o Ciebie troszczy. Z drugiej strony wypróbuj mnie i sprawdź. Oddaj dziesięcinę do mojego spichlerza i sprawdź, czy Ci się nie będzie dobrze powodziło. Więc mamy próbować, czy mamy nie próbować. Tylko tak, jest pewna różnica między jednym a drugim. Między sprawdzeniem, czy faktycznie to, co Pan Bóg zaleca, jest dla mnie dobre, a między sprawdzeniem, czy Pan Bóg mnie na pewno kocha, niech to udowodni. Bardzo często pewne zasady, kiedy wprowadzamy w nasze życie, nie jesteśmy pewni, co z tego wyniknie. Mamy różne obawy wynikające z naszej grzesznej natury, z tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w grzesznym świecie. I Pan Bóg zachęca nas: sprawdź! Oddaj i sprawdź, zobacz, co się będzie działo. Ja Ci gwarantuję, że nie będzie, że dobrze na tym wyjdziesz, że nie będzie źle. Przynieś, oddaj i zobaczysz, że stanie się tak i tak. Ale jest druga sprawa, o której tutaj mówi Chrystus: nie będziesz kusił Pana Boga swego. I znowu odwołam się do Księgi Mojżeszowej, do piątej Księgi Mojżeszowej, 6 rozdziału. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 6 i werset 16. Dokładnie ten fragment, który przywołuje Chrystus. Nie będziesz kusił Pana Boga swego, jak kusiliście Go w Massa. Tu już mamy konkretny sposób kuszenia. Nie będziesz kusił w taki sposób, nie będziesz wypróbowywał Boga w taki sposób, w jaki zrobili to Izraelici w Massa. W jaki sposób zrobili to Izraelici w Massa? Cofnijmy się do drugiej Księgi Mojżeszowej, do rozdziału 17. Czytam 17 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej od 1 do 7. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz u śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed Tobą na skalę, tam, na Chorebie, a Ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy nie? Myślę, że to jest kluczem. Czy jest Pan pośród nas, czy nie? To nie była kwestia wątpliwości, czy kroczą dobrą drogą, albo czy mają postępować w jakiś konkretny sposób. To była kwestia wymuszenia na Bogu wykonania ich żądań. Żądania być może były słuszne, bo rzeczywiście byli spragnieni i potrzebowali wody, ale chyba każdy z nas wie, jak się czuje, kiedy druga osoba bliska mówi: no jeśli mnie kochasz, to chyba kupisz mi nowe buty. Śmiejemy się, ale wiemy, jak wyglądają takie żądania na podstawie: jeśli ze mną jesteś, jeśli mnie kochasz, jeśli na pewno się o mnie troszczysz. To nie wypływa z miłości, to nie wypływa z chęci podążania za Słowem Bożym. To jest postawa roszczeniowa, która nie podoba się Bogu.
jako chrześcijanie, jako lud Boży, musimy mieć pewność Bożej obecności nie na podstawie tego, że On spełnia nasze żądania, bo to bardzo często nie są prośby, tylko żądania, ale na podstawie tego, że Pan Bóg obiecał, że z nami będzie. I jeśli na nasze żądanie nie zdarzy się coś, to nie dlatego, że Pana Boga z nami nie ma, tylko dlatego, że nie mamy prawa do postawy roszczeniowej w stosunku do Boga. Pan Bóg wie, jak ma postępować, Pan Bóg jest autonomiczny i ma swój plan w stosunku do wszystkiego, co się dzieje wokół nas. I to Jego plan musimy zaakceptować, a nie przedstawiać swoje warunki, po spełnieniu których ewentualnie Panu Bogu zaufamy i uwierzymy, że może z nami jest, chociaż po drodze jeszcze kilka warunków podamy, żeby żyło nam się wygodniej, powiedzmy. Albo po prostu tak, jakbyśmy chcieli. Jezus mówi bardzo wyraźnie, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Nie będziesz wypróbowywał, czy Pan Bóg z Tobą jest. Nie będziesz zgłaszał żądań pod Jego adresem, bo to nie Twoja wola się dzieje, tylko wola Boża. To nie nasza wola, to nie nasze żądania, to nie nasze pomysły. Jeśli przyjmujemy Bożą drogę, to przyjmujemy Boże pomysły na nasze życie, a nie próbujemy forsować wszystkie swoje plany, które mieliśmy do tej pory. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Znowu, pierwsza rzecz, złożenie pokłonu. Tu nie chodzi, znaczy złożenie pokłonu nie kończy się na ukłonieniu się komuś. Złożenie pokłonu jest wyrazem czci, jest wyrazem szacunku, jest wyrazem uznania kogoś za swojego Pana, za kogoś wyższego od siebie. Dlatego zawsze konflikt toczy się o złożenie pokłonu posągowi w przypadku Daniela, przyjaciół Daniela, tutaj o złożenie pokłonu szatanowi. Właśnie, i o co tym razem chodzi? W czym tym razem tkwi haczyk? Co jest podstawą tej pokusy, która się pojawia? Szatan stoi, kiedy pokazuje wszystkie królestwa świata i chwałę ich. Wiecie, to nie jest taki film dokumentalny zawierający sceny, które my często widzimy w telewizji z jakichś biednych dzielnic Ameryki czy Afryki. To nie jest obraz pełny, to nie jest obraz tego, co grzech uczynił z ziemią, to nie jest obraz ludzi, którzy się kłócą, mordują, to nie jest obraz biedy i głodu. Szatan przedstawia to, co może najbogatszego, najwspanialszego, najcenniejszego. Szatan pokazuje, popatrz, zostałem wyrzucony z nieba, nieźle się tu urządziłem na ziemi. Czy twój wybór podążania za Bogiem, czy twój wybór jest na pewno słuszny? Ty siedzisz tu głodny, powodzi ci się nie najlepiej, dobrze wiesz, na czym polega twoja misja i jak ona się zakończy i co z tego masz? Natomiast ja, zostałem wypędzony, nie narzekam, popatrz jakie mam królestwa, jaka chwała, wszyscy ludzie uśmiechnięci, podejrzewam w tej wizji byli, same bogactwa, dobrobyt, piękno tej ziemi. My sami, kiedy rozglądamy się w jakichś wspaniałych miejscach, jesteśmy zachwyceni tym, co widzimy. I Szatan na pewno przedstawił najbardziej zachwycające i najpiękniejsze miejsca i zakątki, jakie tylko mógł wybrać z tego wszystkiego, co jest tu wokół. I właśnie, i bardzo często nas dotykają te same pytania i bardzo często my, kiedy patrzymy na innych ludzi, którzy stoją wokół nas, też Szatan może podsunąć pytanie, czy ty dokonałeś dobrego wyboru? Zobacz, innemu tak się dobrze powodzi. Ma już 3 samochody, 2 mieszkania, nie narzeka na zdrowie, na żadne problemy rodzinne. A ty? Czy ty dokonałeś dobrego wyboru? Pan Jezus odpowiada, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I też w pierwszej chwili wydawałoby się, że Pan Jezus mówi, ja cię nie słucham, ja będę oddawał pokłon tylko Panu Bogu. Ale zajrzyjmy na cały kontekst wypowiedzi, który też rozszerza znaczenie tego, co mówi Chrystus. To jest 5 Księga Mojżeszowa, znowu 6 rozdział, w którym już dzisiaj byliśmy. 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział,
Przeczytam znowu dość spory fragment od 12 do 24. Piąta Mojżeszowa, 6 rozdział 12-24. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przyjęty czcią dla Pana, Twojego Boga, i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło Was, gdyż pośród Ciebie jest Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko Tobie gniew Pana, Boga Twego, by Cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Nie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście Go w Massę. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana, Boga Waszego, Jego nakazów i ustaw, które Ci nakazał. Będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby Ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i objął w posiadanie tę piękną ziemię, którą Pan przysiągł Twoim ojcom. Abyś wypędził przed sobą wszystkich swoich nieprzyjaciół, jak powiedział Pan. A gdy Twój syn zapyta Cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał Wam Pan, Bóg Wasz, to odpowiesz Twojemu synowi, byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. I czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi i przeciw całemu jego domowi, lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. Pan Bóg też obiecuje nam wiele i Pan Bóg obiecuje znacznie więcej, niż możemy sobie wyobrazić. I właśnie to, właśnie do tego wywołała się odpowiedź Chrystusa. W tym fragmencie Pan Bóg mówi, będziesz oddawał mi cześć, bo Ty już masz dowody, że się Tobą opiekuję. Bo do tej pory prowadziłem Cię w taki sposób, że nawet byś sobie nie wyobraził, jak wielkie cuda mogę dla Ciebie uczynić. I to wszystko działo się na Twoich oczach. Pan Bóg mówi tutaj Izraelitom, żeby opowiadali swoim synom, w jaki sposób Pan Bóg się o nich zatroszczył, w jaki sposób wyprowadził ich z Egiptu. Pan Bóg nie przychodzi do nas i nie mówi, będziesz mi okazywał cześć, bo tak, bo ja tak chcę. Mógłby tak powiedzieć. Ale Pan Bóg przychodzi i mówi, bardzo Cię kocham i zrobiłem dla Ciebie tak wiele i zrobię dla Ciebie jeszcze więcej. I to jest powód, dla którego chcę, żebyś ze mną chodził. Jestem gotów dać Ci wiele błogosławieństw, choć nie obiecuję, że będą od razu. Ale ja jestem w stanie Ci to zapewnić. To nie jest to, co szatan oferuje, bo wiecie, jak szatan oferuje. Pokazuje taki mały fragmencik, mały wycinek czegoś, a jeśli skusimy się na to i jeśli poznamy całość, to okazuje się, że tylko ten wycinek był atrakcyjny tak naprawdę. Pan Bóg nie postępuje w taki sposób nigdy. Pan Bóg bardzo szczerze i bardzo uczciwie mówi, że w naszym życiu mogą dziać się problemy, ale że On jest w stanie przeprowadzić nas przez wszystkie. I nawet jeśli nie w taki sposób, jaki sobie wyobrażaliśmy, nawet jeśli nie w taki sposób, jaki byśmy chcieli, ale jednak Boża droga jest najlepsza. I do tego odwołuje się Chrystus, mówiąc, że tylko Panu Bogu będziesz służyć i tylko Panu Bogu będziesz oddawać pokłon. Bo Pan Bóg dał nam dowód i Pan Bóg dał nam powód, dla którego wiemy, że Bóg naprawdę na to zasługuje. Że to nie jest tak, że przedstawia nam jakiś miraż wolności, który moglibyśmy kiedyś osiągnąć, tylko zapewnił nam wszystko, czego potrzebujemy. I przecież widzimy to w naszym życiu. Kiedy idziemy przez rozmaite próby, przez rozmaite pokusy, przez różne tragedie, które nas dotykają, wiemy, że On idzie obok nas i wiemy, ile dzięki temu jesteśmy w stanie przejść, ile dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć. Każdy z nas, jeśli spojrzy wstecz na swoje życie, bardzo dokładnie widzi, czym różni się droga z Bogiem od drogi bez Pana Boga. I niezależnie od tych wszystkich samochodów, od tych wszystkich mieszkań, od tych bogactw, biżuterii i różnych innych marmurowych podłóg i złotych klamek, to, co Pan Bóg oferuje, jest znacznie bardziej atrakcyjne, jest znacznie lepsze dla nas i jest trwałe przede wszystkim. Wnioski. Chciałabym krótko podsumować to, co mówiłam. Może, żeby tak skondensować to wszystko i może będzie to łatwiejsze do zapamiętania.
Przede wszystkim historia kuszenia Chrystusa pokazuje nam, w co tak naprawdę uderzają prawie że wszystkie pokusy, które dotykają nas w życiu i na jakich filarach możemy się oprzeć w tym, po pierwsze, żeby nie upaść, a po drugie, żeby zachować stałe, niezmienne zaufanie do Boga. Po pierwsze, musimy mieć pewność opartą na Biblii, na własnym doświadczeniu, że Pan Bóg nas kocha, że Pan Bóg się o nas troszczy, ale że Pan Bóg nas uczy i wychowuje. Że troska Boża nie zawsze równa się naszemu komfortowi, ale On wybiera najlepszą drogę dla nas, ponieważ chce nas czegoś nauczyć, ponieważ chce nam coś pokazać, ponieważ chce wywrzeć dobry wpływ na innych ludzi. Drugi taki filar, który zauważyłam, to, że obietnice Boże są wiarygodne, ale Pan Bóg jest autonomiczny. To znaczy, wszystko, co nam obiecał, zobowiązał się nam zapewnić, ale nie na zasadzie, że ja teraz żądam cudów i fajerwerków, tylko na zasadzie, że Pan Bóg poprowadzi mnie najlepszą drogą, a jeśli będzie potrzeba cudów, żeby mnie wybawić, to Pan Bóg uczyni te cuda, bo On obiecał. Trzeci taki filar, który można wskazać w tej historii, chyba taki dla mnie najważniejszy, że droga Boża jest zawsze lepsza. Niezależnie od tego, co widzimy wokół siebie, niezależnie od tego, co wydaje nam się, droga Boża jest zawsze lepsza. Osiągnięcia, jakieś ambicje, bogactwa. Można się na to wszystko skusić, ale Pan Bóg ma coś znacznie lepszego, coś trwalszego, coś cenniejszego, coś, czego nie da się kupić za wszystkie królestwa świata i chwały. Bo wiecie, gdyby Jezus przyjął tę ofertę, na pewno byłby dobrze przyjęty przez wszystkich Żydów. Bo oni spodziewali się Mesjasza, który przyjdzie w chwale, który będzie władcą, który zapanuje nad Rzymianami. Gdyby Chrystus przyszedł jako władca, Pan całego świata, który wypędził Rzymian, Żydzi przyjęliby to z radością. Chrystus mógłby prawo pokoju na ziemi rozkrzewić. To wszystko ładnie wyglądało, ale był jeden problem i był jeden haczyk. Dla ludzi pogrążonych w grzechu nie byłoby żadnego ratunku. Może to wszystko wyglądałoby ładnie z zewnątrz, może nie byłoby głodu na świecie, może nie byłoby chorób i zła, ale ratunku dla grzechu też by nie było i nie byłoby żadnego rozwiązania dla śmierci każdego człowieka. Drugi wniosek z historii kuszenia, o którym może nie za wiele dzisiaj powiedziałam, ale który jest bardzo widoczny w Ewangelii Łukasza, gdzie też jest ta historia. To jest taka klamra, która okala początek i koniec tej historii. Pierwszy werset 4 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi: a Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Natomiast 14 werset, już po tych trzech pokusach wymienionych przez Ewangelistę: i powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Chrystus poszedł na pustynię pełen Ducha Świętego, był wodzony po pustyni w mocy Ducha Świętego i powrócił do Galilei w mocy Ducha. I myślę, że to jest klucz do wytrwania w wierze, do wytrwania przy Bogu w pokusach. Pan Jezus nie zdawał się na własne siły, ale cały czas działał w mocy Ducha. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o korzystanie z Biblii w tym przypadku, bo bardzo często mówi się, że właśnie, że Jezus na każdą pokusę, no wydaje się, że miał gotowy tekst biblijny do zacytowania. Ale bardzo istotne jest znać sens tych tekstów biblijnych i znać kontekst tych tekstów biblijnych. Tak jak w tym tekście, który przywołuje szatan, tak jak w tych wszystkich trzech tekstach, którymi broni się Pan Jezus, kontekst jest bardzo istotny i wskazuje na wiele więcej niż można byłoby stwierdzić po jednym tylko wersecie. Dlatego nie chodzi tylko o to, żeby na wyrywki cytować jakieś teksty, czasem wyrwane z kontekstu, żeby udowodnić swoje racje, tylko chodzi o to, żeby w każdej księdze, w każdym fragmencie i w każdym tekście widzieć Boży plan, jaki chce przekazać ludziom poprzez swoje słowo. Bo
Biblia to nie jest zbiór maksym, tak jak czasem mamy przysłowia polskie i zbiór przysłów po kolei, tylko Biblia jest to księga, która mówi nam o planie zbawienia, o Bożym charakterze i o tym, co On uczynił dla nas. I w tym kontekście powinniśmy czytać wszystkie Boże obietnice, wszystkie Boże wymagania, Boże prawa, wszystkie listy, wszystko, co jest w niej zawarte. I ostatnia i najważniejsza rzecz, którą chciałabym podkreślić na tle właśnie historii kuszenia, to jest to, co zostało przeczytane na początku przez Darka z listu do Hebrajczyków. Jest to drugi rozdział listu do Hebrajczyków. I przeczytam to jeszcze raz, wersety od 14 do 18. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Pan Jezus, przychodząc na ziemię, zrezygnował ze wszystkiego, co miał do tej pory, z całego bogactwa nieba, z całej chwały, jaką tam okazywali mu aniołowie. Upodobnił się we wszystkim do braci, żeby zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Pan Jezus chciał nas zbawić i zrobił wszystko dla naszego zbawienia, ale chciał też udowodnić nam, że nas rozumie, że sam przeszedł przez to wszystko, przez co my przechodzimy dzisiaj, że nie ma jakichś takich spraw, co do których Pan Jezus powiedział, no nie mam pojęcia, dziecko, jak się czujesz. Pan Jezus przeszedł przez wszystko, doskonale nas rozumie i dlatego może pomóc nam we wszystkich próbach. A najważniejsze w historii kuszenia jest to, że Pan Jezus zdecydował się zaryzykować. Zaryzykować nie tylko utratę komfortu niebiańskiego i tamtych bogactw, ale zdecydował się zaryzykować swoim życiem, zaryzykować swoją świętością, wystawić się na wszystkie pokusy diabelskie, właśnie po to, żeby nam umożliwić przezwyciężenie tego w Jego mocy i w mocy Ducha Świętego. Właśnie po to, żebyśmy mogli kiedyś żyć z Nim, żebyśmy mogli zawsze być razem. Chciałabym to, co mówiłam, zakończyć tym, czym Ellen White zakończyła rozdział o pokusach w życiu Jezusa. Wielkość ofiary poniesionej dla naszego zbawienia nie może być należycie oceniona, dopóki zbawiony nie stanie wraz ze Zbawicielem przed tronem Bożym. Wówczas, gdy chwała wiecznego przybytku ogarnie nasze zachwycone umysły, powinniśmy przypomnieć sobie, że to wszystko Jezus porzucił dla nas, że nie tylko stał się wygnańcem z niebieskich krain, lecz naraził się na zagładę i wieczne zatracenie. To też musimy rzucić im pod nogi korony tego świata i zaintonować pieśń: godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i chwałę, i błogosławieństwo. Amen. Amen.